Targi motoryzacyjne Poznań 2018. Jest ze mną Karol Frind, kierownik działu motocykli, bo chcemy wam pokazać stoisko Hondy właśnie z nowościami motocyklowymi na 2018 rok. Karol da komentarz do każdego z tych modeli, co jest nowego w ofercie Hondy i jak wygląda też stoisko, zobaczycie sami. Także Krzysztof Dobrzański, zapraszam na kolejny odcinek Honda Plaza TV. Zaczynamy od Hondy CBR 1000 RR Fireblade. Tak, dokładnie. Jest to Fireblade znany nam już z 2017 roku, za to w topowej wersji SP. Motocykl wyróżnia się m.in. elektronicznie regulowanym zawieszeniem Ohlins. Jest to motocykl jednoosobowy z wykorzystaniem technologii z motocykli klasy Superbike. Tu już mamy nowość CB1000R. Nowy CB1000R, motocykl klasy Naked Bike, zbudowany w dużej mierze na podzespołach Hondy Fireblade. Motocykl przede wszystkim mocny, moc na poziomie 140 koni, z systemami elektronicznymi znanymi z Fireblade'a, ABS-em, kontrolą trakcji oraz systemem anti-wheelie. Pierwsze z tych motocykli pojawią się w naszym salonie już w maju, a w lipcu dodatkowo będziemy mieli wersję Plus, która będzie wersją specjalną, między innymi z quickshifterem i downshifterem w standardzie oraz dodatkowymi elementami ozdobnymi ze szczotkowanego aluminium. Macie prawo jazdy kategorii B od 3 lat, tym sprzętem możecie legalnie jeździć. Nowa Honda CB125R całkowicie odmieniona w stosunku do modelu poprzedniego. Wyglądem nawiązuje do większej maszyny, do większego brata CB1000R, ale czerpie nie tylko stylistykę z tego modelu. Ciekawe rozwiązania techniczne w tej klasie, m.in. zawieszenie upside down, ABS w standardzie oraz stosunkowo wysoka moc jak na motocykl klasy 125 cm3. Czy mogłabyś nam zdradzić, ile masz wzrostu? 1,75 m. Przy 1,75 m, zobaczcie, tak wygląda piękna użytkowniczka tego sprzętu. Jest okej, ja trochę źle na tym wyglądam, bo jestem za duży. Nowa Honda Goldwing czerpie to, co najlepsze z poprzedniego modelu, m.in. sześciocylindrowy silnik w układzie Boxer, który cechuje się z jednej strony bardzo dobrą kulturą pracy oraz bardzo dobrymi osiągami. Jeżeli chodzi o zmiany, główne zmiany w stosunku do poprzedniego modelu, to przede wszystkim nowa technologia w przednim zawieszeniu oraz systemy elektroniczne wspierające jazdę. To, na co warto zwrócić uwagę, to również zegary motocykla, pośrodku których mamy dostępną nawigację. Motocykl jest nieznacznie mniejszy od poprzednika, ale nie powinno odbić się to na komforcie jazdy. Między innymi służy temu cały czas duża szyba, która w tej chwili jest już regulowana elektrycznie. Mamy tutaj specjalną edycję Afriki Twin Adventure Sports. Karol, opowiedz krótko o tym motocyklu. Główne zmiany w stosunku do dotychczasowej Afryki to większy zbiornik paliwa, zawieszenie o większym skoku, większy prześwit. Przez to ten motocykl staje się jeszcze lepszą maszyną, aby podróżować nią w offroadzie na długich dystansach. Motocykl jest bardzo wysoki. Możemy poprosić Krzyśka, żeby na nim usiadł i zademonstrował wysokość kanapy. 1,78 m, sięgam koniuszkami palców. Myślę, że ona też tutaj stoi. W normalnych warunkach byłaby trochę niższa. Ja siedziałem na Adventure Sports. Myślę, że dałbym radę. Niższe osoby, można tą regulację sobie kanapy tutaj obniżyć o pewnie parę centymetrów. Kąt zgięcia koleń także jest tutaj mniejszy, więc w podróży ona nie będzie tak męczyła. Możemy tym motocyklem zrobić dłuższy dystans i po to też była zrobiona, podobnie jak bak, który teraz ma większą pojemność, co zwiększyło zasięg tego motocykla. Jak się podoba Nowa Afryka? Mogę zadać takie pytanie dla kanału Honda Plaza TV? To znaczy, no my nie jesteśmy jakimiś fanami motocyklu, więc to takie pierwsza styczność. Ciekawy motocykl. A z tych wszystkich nowości, które tutaj są na stoisku Hondy, które najbardziej? Afryka bardziej do turystyki? Czy może taka już turystyka długodystansowa na Goldwingu? A może jakiś inny motocykl? Może CBR 1000RR? Myślę, że każdy ma w sobie coś i najlepiej mieć wszystkie. No to prawda, to prawda. A pani, który się najbardziej podoba? Oczywiście ten. Afrika Twin. Czyli zawsze można i w offroad, i można w dłuższą trasę pojechać także takim motocyklem. Jest ze mną Tomek Góral z Hondy Motor Europe, oddział w Polsce. Tomku, cześć. Ja mam pytanie, na którą ty nowość najbardziej czekałeś z tych wszystkich, które dzisiaj tutaj pokazujecie na swoim stoisku? W tym sezonie, z mojego punktu widzenia, to jest CB1000R, to jest motocykl, na który ja najbardziej czekałem. Widać, że to, co mi się na przykład podoba, Honda zachowała genezę tego motocykla, czyli monowahacz z tyłu, typowe rozwiązanie dla Hondy, dla CB1000R. Dodatkowo
Motocykl jest bardzo zwarty, jedynie mamy zbiornik, silnik mocno wyeksponowany, tak jak to było zawsze przy big bike'ach, przy litrowych motocyklach. Dołożona elektronika z Fireblade'a, czyli mamy możliwość zmiany trybów jazdy, ustawiania kontroli trakcji. To, co w tej chwili robi się standardem w całym świecie, wyświetlacz biegów, bardzo fajnie wyeksponowana przednia lampa, klasyczna, okrągła, z logo Hondy. Także to są szczegóły, które mi się mega podobały. Oprócz tego samo zachowanie motocykla poprawione w stosunku do wersji poprzedniej, przede wszystkim przednie zawieszenie upside down. Nie będą już narzekać użytkownicy, że jest zbyt miękkie. W tej chwili jest zmieniony widelec czoła. Także moim zdaniem Honda pokazała naprawdę, na co ją stać i że ma potencjał. Tomku, ja wiem, że ta nowość najbardziej Ci się podoba z tego stoiska, ale czy jest to motocykl, na który Ty byś wsiadł prywatnie, żeby użytkować go na co dzień? Tak, jak najbardziej. Jeździłem tym motocyklem w styczniu podczas prezentacji dla pracowników Hondy Europe. I powiem Wam, że jestem pod mega wrażeniem. Motocykl jest bardzo poręczny, także ja z miłą chęcią bym się przesiadł i prawdopodobnie to zrobię w tym roku. Zobaczymy. No ja sobie życzę, żeby się na pewno móc przejechać takim motocyklem, bo też go nie odpuszczę. Też czekałem na tą nowość. Tomku, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Ten motocykl stoi w takiej gablocie. Opowiedz nam o tym sprzęcie, bo jest arcyciekawy. Został sprowadzony na targi w Poznaniu specjalnie dla polskich widzów. Jest to motocykl, na którym ścigał się Marc Marquez w 2016 roku. Mamy tutaj kwintesencję motocyklizmu i wszystko high-tech. To, co dopiero będzie wprowadzane w motocyklach przez Marca Marqueza i Daniego Pedrozę, jest testowane na torze, sprawdzane, na ile nowe rozwiązanie będzie użyteczne. Jeżeli zdarzają się sytuacje, że coś wymaga poprawy, wtedy w czasie wyścigów MotoGP to jest robione. Także użytkownicy później Hondy, to co jest sprawdzone, to co jest przetestowane i przeszło pozytywne testy, jest implementowane do motocykli drogowych. Tak na przykład było z VFR-ą w 2010 roku. Silnik VFR-ki dużymi garściami czerpał z technologii MotoGP. Owiewki w tym motocyklu to są również zaciągnięte rozwiązania z MotoGP. W tym roku ja troszeczkę się uśmiałem sam do siebie, bo znalazłem ciekawe rozwiązanie w tym motocyklu, które widzę w serii NC750. Przycisk do zmiany trybów trakcji, kontroli trakcji w serii NC750 jest widoczny tutaj na tym motocyklu, także... No NC750, dobry motocykl i widać zastosowanie też na pewno będzie niezawodne. Bardzo Ci dziękuję za tą ciekawą opowieść. A Wam który motocykl na stoisku Hondy podobał się najbardziej? Komentujcie pod materiałem. A Tobie, Karol, dziękuję za udział w odcinku. Ja dodatkowo zapraszam wszystkich na jazdy testowe. Informacje o nowych motocyklach demo będziemy wrzucać na naszego Facebooka. Zapraszam do śledzenia i do odbycia jazd testowych nowościami Hondy. Dziękuję, że byliście z nami. Proszę dalej o subskrypcję i oglądajcie mnie. Krzysztof Dobrzański, do zobaczenia.